Firma Gonar prowadzi swoją działalność od 1974 roku. Produkuje narzędzia górnicze dla kopalń węgla kamiennego, kopalń rud metali nieżelaznych, kamieniołomów. Jesteśmy w czołówce firm o podobnym profilu działalności. Posiadamy swój dział technologiczno-konstrukcyjny, w którym potrafimy zaprojektować oraz optymalizować narzędzia według potrzeb i wymogów naszych klientów. W naszej firmie znajduje się laboratorium zakładowe, które wyposażone jest w najnowsze urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz urządzenia metaloznawcze, służące do określenia struktur oraz rodzajów stali. Najnowszą naszą inwestycją jest zrobotyzowane stanowisko do obsługi trzech obrabiarek CNC. Głównym zadaniem robota jest załadunek oraz rozładunek detali. Celem stworzenia stanowiska jest optymalizacja czasów wykonania oraz uzyskanie jakości i powtarzalności produkowanych narzędzi. Elementy stanowiska to robot Puka, 3 centra obróbcze Mazak i 4 magazyny detali. Na szczególną uwagę zasługuje system bezpieczeństwa, w którym utworzone zostały łącznie 3 strefy dla każdego z cent obróbczych. Dzięki nim istnieje możliwość równoczesnej pracy operatora na maszynie oraz robota na pozostałych 2. Robot został wyposażony także w funkcję Safe Operation, która pozwala na ograniczenie zakresu pracy w przestrzeni 3D zgodnie z normami bezpieczeństwa. Półprodukty przed włożeniem do obrabiarki są poddawane kontroli laserowej i pomiarowi, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka błędu operatora i kolizji detalu z maszyną. Od początku projektu postawiliśmy sobie ambitne cele. Maksymalne wykorzystanie możliwości zasięgowych robota Kuka przy obsłudze 3 obrabiarek Mazak oraz równoczesna praca stanowiska w trybie mieszanym, to znaczy równoległa praca operatorów oraz robota przy obrabiarkach. Ostateczna koncepcja posiadała zaledwie kilkucentymetrową tolerancję na ustawienie wszystkich urządzeń względem siebie oraz trajektorii robota. W celu weryfikacji założeń zdecydowaliśmy się na utworzenie w biurze cyfrowego bliźniaka stanowiska, a następnie na wykonanie szeregu testów oraz symulacji, ogólnie zwanych technologią Virtual Commissioning. Ze względu na dużą ilość warunków brzegowych, ustalenie finalnej koncepcji stanowiska było możliwe wyłącznie dzięki wzorowej współpracy pomiędzy firmami Akars oraz Gonar. Industrial intelligence.